No i tak, niedawno Pioneer ogłosił wypuszczenie nowej serii nagłośnienia aktywnego dla DJ-ów, dla mobilnych DJ-ów. Była taka kiedyś seria XPRS, teraz pojawiła się seria XPRS 2. I co? Dziś zapraszam Was na unboxing. Dzień dobry, cześć, jestem Napoleon i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś unboxing nowej paczki ze stajni Pioniera. Jest to kolumna XPRS 2 model 102, czyli jest to top oparty na buferze na głośniku 10. Zobaczmy, co jest w środku. Co tu można jeszcze powiedzieć? Pionier od jakiegoś czasu zaczął kombinować się z nagłośnieniem, bo wiadomo, że wszyscy znają Pioniera głównie z sprzętu dla DJ-ów, ale tego sprzętu grającego, czyli miksery, odtwarzacze, jak się pojawiły kontrolery, też kontrolery. Ale jakiś czas temu wypuścił serię XPRS, była to seria w drewnie, była to seria aktywna oczywiście, oparta na końcówkach mocy, które dla Pioniera robił Powersoft. Paki bardzo fajnie grające i tam była seria oparta na 10, 12, 15 i był subwoofer na 15 bodajże i na 18. No seria z racji, że właśnie był ten Powersoft, że drewno była stosunkowo droga jak na polski rynek, no i furory je zrobiła. A tu zobaczmy, co mamy. No niestety nie ma o góry upsa. No dobra, co mamy? Mamy instrukcję wspólną dla całej serii. Mamy tutaj kabelek zwykły, nie na powerconie. No i kolumienka 10. Aktywna. Tak jak w poprzedniej serii zbudowana z sklejki, pomalowana taką chropowatą farbą, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj ma w różnych miejscach otwory do zawieszenia. Może też pracować jako monitor. Proszę bardzo. No i co? Jest to 10. Czyli aż się prosi z góry o uchwyt. Niestety tutaj go nie ma. No ale co? Tak to wykonanie naprawdę się nie ma do czego przyczepić. Zobaczmy jeszcze dół. No tutaj ma stałą, że tak powiem, krzywiznę, czyli gramy tylko na wprost. Też mogłoby być ustawiany kąt grania, ale... Ale nie ma. No dobra, tutaj ten uchwyt jest naprawdę solidny. Krata tutaj naprawdę też jest ok, więc paczka naprawdę prezentuje się fajnie. Zobaczmy, co jest z tyłu. I tak widzimy tutaj tylny panel. Od dołu mamy gniazdo do przyłączenia kabla zasilającego. Już mamy wpięty obok włącznik. Włączmy, pojawiły nam się tutaj kontrolki, zapaliły. Zapalił się wyświetlacz, pokazuje nam model kolumny, czyli XPRS 10.2. Preset teraz live, gain 0 dB, sygnału brak. Poniżej mamy tutaj gniazdo mikrofonowo-liniowe, combo, linia i możliwość podłączenia bezpośrednio na przykład gitary. Co tutaj mamy? Tu mamy sygnał, czyli wchodzący do tych dwóch gniazd i tutaj mamy sygnał wychodzący i możemy wypuścić miks, zmiksowane dwa kanały dalej do drugiej na przykład paczki. No i dobra, nie wiem, czy będzie widać, przyjrzyjmy się bliżej panelowi. Jeszcze raz włączę. Pojawiły się kontrolki. Pyk. Mamy. Przyciskamy, wchodzimy i tak. Pierwsze to jest input settings, czyli ustawienie wchodzące. Drugie to jest factory presets,
czyli no, przez producenta napisane presety, live, music, mowa i monitor. Wychodzimy, kolejne sub setting, czyli ustawienie granie bez subwoofera oraz poszczególne cięcia paczki. Wychodzimy, następnie EQ, później user programs, czyli to jest to, co zaproponował nam tutaj Pionier, czyli możemy 16 tak naprawdę takich programów sobie tutaj zapisać, a właściwie ustawień, tak? Następnie system. System tutaj pokazuje nam firmware, wersję hardware, jaka wersja, nazwa produktu, no i wychodzimy, tak? No i co tu jeszcze mamy? I już mamy koniec, czyli wyjście. Mam nadzieję, że coś było widać i to tak pokrótce wygląda menu w tej paczce. Warto jeszcze powiedzieć, co mamy w środku o bebechach w tej paczce. Mianowicie jest to 10-calowy woofer akurat w tym modelu plus jednocalowy głośnik odpowiedzialny za tony wysokie, stąd nazwa XPRS-10-2. Wbudowana końcówka mocy klasy D, jak podaje producent, 2000 W, 129 dB. Ta paczka może osiągnąć w SPL-u. Co jeszcze? To, co było widać, jak opowiadaliśmy, tylny panel, 4 wbudowane presety producenta oraz możliwość pisania 16 presetów własnych. Może ona pracować jako monitor, może pracować, czyli w ustawieniu bocznym, może być podwieszana, może pracować na sztycy. Warto wspomnieć, że w tej serii znajdują się jeszcze jeden top, czyli 12 oraz 2 subwoofery, subwoofer oparty na głośniku 15-calowym i 18-calowym. No i jeżeli wytrzymaliście ze mną tak długo, mam dla Was niespodziankę, a mianowicie 2 takie notesy Pionier DJ. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Mianowicie pod filmem napiszcie, co myślicie o tej paczce, tak szczerze, czy Wam się podoba na podstawie tych danych i tych filmów, które już obejrzeliście, czy uważacie, że to będzie słabe. Ja wybiorę te komentarze, które mi się najbardziej będą podobać. Skontaktuję się z tymi osobami i wyślę te notesy. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chcecie, żebym podzielił się z Wami, jak ta paczka gra, napiszcie też pod spodem, to wtedy no ja i tak ją będę odsłuchiwał, ale generalnie napiszę, co ja myślę o tej paczce, no i o całym zestawie, bo mam taki tutaj zestawik, 2 dziesiątki i 1 piętnastka. Więc co? Ja już dzisiaj dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!